tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Speedtest porównanie Sony Xperia 1 Mark II czy też 2 kontra Samsung Galaxy Note 20 Ultra. W Note 20 Ultra Exynos 990, 12 GB pamięci RAM, w przypadku Xperia Snapdragon 865 GB pamięci OSI. Sprawdźcie, jak one działają, jak szybko otwierają aplikacje, jak pozostają w ramie. Ale najpierw pamiętajcie, jeżeli chcecie sprzedać jakiegoś starszego smartfona, to zawsze na sprzedajsmartfona.pl możecie pozbyć się swojego starszego smartfona, czyli sprzedajsmartfona.pl, skakujecie tam, wyceniacie wasz starszy smartfon, jakiś iPhone, cokolwiek Samsung innego, dostajecie za to gotówkę, więc myślę, że warto tam zajrzeć. A teraz sprawdzamy. Lecimy. Allegro. No szybciej Note. AliExpress. No tym razem odwrotnie. Ceneo. Xperia. Galerie. Też bym powiedział chyba, że Xperia. HBO Go. No, widzieliście, minimalnie szybciej doczytała Xperia i Pla. Podobnie też Xperia, jak do jadę.pl. Też dla Xperii, mapy, Xperia, player.pl. No Xperia, OLX. No, tu może szybciej Note wszystko doczytał, pyszne.pl. Xperia, Glovo. Xperia, sklepy, Xperia, Spotify, też Xperia, TapTalk, dla Xperii, no tutaj Note wisi, czy ma jakiś problem, trudno, TripAdvisor, co nam tu wygra, też Xperia, Twitter. Oj, tylko false start, tak nie wolno. Jeszcze raz, Twitter. No bardziej też Xperia, Uber. Xperia, Wykop. Tak samo, YouTube. Dla Xperii, no więc tutaj 865 wypada lepiej. Pamiętacie Speedtest Poco? Było trochę inaczej. No cóż, jak widać. No to sprawdzamy, co w ramie. 8 kontra 12 giga, ale sądzę, że i tak oba smartfony, jak mnie pamięć nie myli, powinno być wszystko w ramie. Na razie wszystko tak jest, co też widzicie na załączonym obrazku, ale musimy sobie to poprzeklikiwać. Wszystko jak na razie w pamięci RAM. Bardzo ładnie i bardzo dobrze. Lubię, jak telefony właśnie w taki sposób działają, gdzie nie, mimo że dużej ilości RAMu już niektóre modele, jakie miałem w rękach, to duglowo zestartowane, to potrafiły przy 8 giga i tak ubijać wszystko, co wydaje się bez sensem. Po co ci dużo pamięci? Aha, tu w ogóle TapTalk umarł. TripAdvisor. No i coś w ogóle, no, dopiero teraz. Ciach, widzicie, Note potrafi się zaciąć. Niezawodna technologia. Czasami zawodzi. Ale dobra, widzicie, wszystko jest w ramie. Poza tutaj coś w Note'cie nie zadziałało. TapTalk, nie TapTalk, tylko Glovo, więc no, Xperia wygrała prędkość i na razie RAM. Jedziemy z grami? Jedziemy. Asfalt 9. Tu widzicie nawet sam powrót, znaczy przejście do, od razu do pełnego ekranu. Widzicie, jak to fajnie szybko w Xperii zadziałało. Pyk, otwarte, a Note? Note coś się ślamazarzy. Czy tak będzie do końca? Na razie pierwsza gra dla Xperii. To jedziemy dalej. Asfalt 8. I tu coś się to odczytuje, no, no trudno. To może nie będzie brane pod uwagę, ale i tak raczej bym stawiał też na Xperia z tego, co widzę. Temple Run 2. Xperia. Ewidentnie szybciej. Subway Surfers. Znowu Xperia. Note wolniejszy. Dead Trigger 2. Również Xperia. Następnie mamy Asphalt Extreme. Jak się nam tutaj rozłoży prędkość? No, nie da się ukryć. No, no, tu Note, dobra, pierwszy raz coś wygrał.
bo tu jakiś profil online czekował, więc pewnie dlatego to dłużej potrwało. No ale cóż, tak wyszło, nie będziemy się z tym spierać. Następnie mamy Unkilled. I tu sytuacja wygląda tak, że... No właśnie jak? Czekamy, czekamy. I w Xperii już gramy. W Note'cie czekamy. No i tu ewidentnie widać, że w przypadku przynajmniej tego smartfona spoko było inaczej. Jeżeli pamiętacie F2 Pro, no to tutaj Xperia jest zdecydowanie szybszym smartfonem. Czy może tak zdecydowanie. Oba są szybkie, ale wypada lepiej niż Note 20 Ultra. No to zobaczmy, co tu będzie dalej. PUBG Mobile. No i też już widzimy, zobaczmy, który szybciej dojdzie do końca i odpali nam tą grę. A teraz, tym razem, Note, więc no, wygrał dwie gry na 6, mówiąc krótko, to tak nie do końca jest szybszy. Dobra, przejdźmy jeszcze, zobaczymy, czy wszystko jest w pamięci RAM. Asphalt 9, widzicie, że w RAMie. Następnie mamy Asphalt 8, też w pamięci RAM w obu smartfonach. Temple Run 2. To samo Subway Surfers, analogicznie Dead Trigger 2, tak samo w pamięci RAM, czyli jest spoko. Następnie mamy Asphalt Extreme, też w pamięci. I cóż mamy? Unkilled. Mamy Unkilled też w ramie. I jeszcze PUBG Mobile. Też jest w obu w pamięci. No więc mówiąc krótko, smartfony, jeżeli chodzi o zarządzanie RAM-em, bardzo dobrze w przypadku gier. Wszystkie gry w pamięci RAM, tak być powinno i ja lubię tego typu rozwiązanie, więc spoko. To mi się jak najbardziej podoba. A jeżeli chcecie mieć jakiegoś takiego szybkiego smartfona i brak wam jakiejś gotówki na nie, no to oczywiście na sprzedajsmartfona.pl możecie sprzedać jakiś swój starszy smartfon, iPhone, Samsung, cokolwiek, gdybyście czegoś z tych rzeczy potrzebowali, chcecie pozbyć się tego i odzyskać jakąś gotówkę, to wpadajcie tam, czyli pamiętajcie, że właśnie smartfona można sprzedać na sprzedajsmartfona.pl, właśnie jakiegoś starszego, więc tam was oczywiście odsyłam, linki na dole. No cóż, jak z tymi dwoma smartfonami, który szybszy? No jak dla mnie Xperia 1.2 wypada lepiej niż Note 20 Ultra, widzieliście. Troszkę szybciej odpala aplikację, jeżeli chodzi o zarządzanie RAM-em. Oba naprawdę dobrze działają, może tutaj jest tylko 8, tylko, a tu jest 12 giga. Jestem ciekaw, jak to będzie za 2-3 lata, ile tego RAM-u będzie w tych smartfonach. No cóż, zobaczymy. Tyle odnośnie tego porównania. Odnośnie jednego i drugiego oczywiście playlisty możecie sobie zobaczyć, porównania z innymi smartfonami. Na dole dzwonek, subskrypcja, komentarz, ewentualnie wspieranie kanału. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!